Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Jezus jest w bardzo serdecznej relacji z Martą i Marią oraz ich bratem Łazarzem. A oni w tej przyjaźni okazują Panu swoje przywiązanie, swoją serdeczną gościnność, jak wiemy to z Ewangelii Łukaszowej. Maria, która siada u stóp Jezusa i słucha Go, która zatrzymuje się w chrzątaninie domowej, to nie tylko wyrzut, czy raczej to nie tyle wyrzut i pretensje wobec aktywnej Marty, co przypomnienie o potrzebie serdecznego, wręcz sam na sam bycia z Panem. Pan zaprasza do szukania równowagi między mnóstwem zadań, czynności, jakie mamy do wypełnienia, a życiem modlitwy, a zatrzymaniem, a dawaniem czasu na to, by Pan w nas działał. Papież Franciszek, kiedy mówił o Marcie i Marii, przypomniał: duch modlitwy odzyskuje czas dla Boga, wychodzi z obsesji życia, w którym ciągle brakuje czasu, odnajduje pokój rzeczy niezbędnych i odkrywa radość z nieoczekiwanych darów. Dobrymi przewodniczkami w tym zadaniu są Marta i Maria, które nauczyły się od Boga harmonii, rytmu rodzinnego. Z Matką Najświętszą zatrzymujemy się u stóp Jezusa. Każde rozważanie tajemnic różańcowych to jest takie siadanie u stóp Pana razem z Maryją. To dla nas szczególny czas do bycia z Panem bardzo blisko, bardzo serdecznie. To też czas na umocnienie naszych sił do służby, do codziennego niesienia miłości bliźnim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,